Zdolności poznawcze człowieka można porównać do sytuacji mieszkańca głębokiej jaskini, który całe swoje życie spędził w niej przywiązany do skały. Cały obraz rzeczywistości, wszystkie porównania i przypuszczenia dotyczące świata buduje on ze swojej jaskiniowej perspektywy. Owszem, u szczytu groty znajduje się otwór, przez który regularnie wpada światło. Niestety człowiek ten związany łańcuchami widzi tylko cienie padające na ścianę. Treścią życia tego człowieka jest dociekanie i wyobrażanie sobie tego, czym jest ten otwór, skąd się wziął i czy za nim jest coś więcej. Ów człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy z bogactwa całego świata, który znajduje się nad jaskinią. Nie wie, co to kwiaty, zieleń, morze, szum wiatru. W ogóle nie zdaje sobie sprawy z bogactwa całej rzeczywistości. W podobnej perspektywie trzeba postrzegać słowa Jezusa o życiu wiecznym. Lecz ci, którzy zostają uznani za godnych osiągnięcia wieczności i powstania z martwych, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą, gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom i jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. Bóg jeden jest kompetentny, aby powiedzieć nam cokolwiek o tej drugiej stronie, nikt inny. I mówi nam tylko tyle i aż tyle, ile potrzebujemy, aby znaleźć się u Jego boku, w niebie. Życie w ciele zmartwychwstałym będzie życiem chwalebnym, wolnym od cielesnych cierpień i śmierci. Będzie to przede wszystkim życie w Bogu, co nie znaczy, że się w Nim rozpłyniemy, ale wciąż zachowamy pełną odrębność osobową. Owszem, będziemy otwarci na komunię z bliźnimi, jednak nie będzie to taki typ relacji, jaki znamy z tej ziemi. Jednak jak konkretnie będzie wyglądało to życie w niebie, niestety wciąż pozostaje dla nas tajemnicą. W duchu tego niematerialistycznego pojmowania życia wiecznego pozostaje znak konsekracji zakonnej. Osoby poświęcające się na całe życie kontemplacji oblicza Bożego stają się znakiem rzeczywistości, w której nikt nie będzie się żenił, ani za mąż nie będzie wychodził. Poprzez ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa osoby konsekrowane nie tyle odrzucają dobro sakramentu małżeństwa, ponieważ na tej ziemi jest on podstawową drogą uświęcenia, ale raczej dowartościowują i wskazują na formę życia, jaką otrzymamy po zmartwychwstaniu ciał. Zresztą odważna decyzja ślubowania życia w bezżeństwie dla Królestwa Bożego jest wyrazem głębokiej wiary w tę pośmiertną rzeczywistość. Bowiem gdyby nie istniało po śmierci życie wieczne, cały ten trud życia w samotności byłby po prostu bez sensu. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że życie zakonne jest swoistym dowodem na istnienie życia po śmierci. Skoro pokolenia mnichów i zakonników zaryzykowało swoje życie ziemskie dla ukazania sprawy życia wiecznego.